serdecznie na 21. gwiazdkowym turnieju szachowym dzieci i młodzieży Olkusz 2014. Kierownikiem szachowym imprezy jest obecny tu na scenie pan Waldemar Czarnota. Szanowni Państwo, wsparło nas również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a sponsorem głównym naszego turnieju od wielu już lat jest Alior Bank, PZU, ZGH Bolesław, Boltech, spółka Recykling, RM Instal. Pozwolę sobie teraz oddać głos panu Waldemarowi Czarnocie. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w imieniu organizatorów. Przywitała Państwa dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, pani Grażyna Praszelik-Kocjan, dzięki której i dzięki uprzejmości całego Miejskiego Ośrodka Kultury jesteśmy w stanie kontynuować tradycję gwiazdkowego turnieju szachowego dzieci i młodzieży, dzięki któremu, tak trzeba powiedzieć, wychowały się całe pokolenia najlepszych polskich szachistów. Witam wszystkich. Co najważniejsze, to jeszcze organizator powiedział, a rozmawialiśmy, żeby dostać nagrodę, trzeba rozegrać wszystkie 9 partii, czyli dotrwać do końca turnieju i być na zakończeniu. To jest warunek konieczny. Sędziuje ze mną Paweł Czarnota i Dorota Czarnota. Myślę, że wszyscy znają zawodników czy sędziów. Olkusz szachami stoi, szanowni Państwo. Olkusz dla wszystkich jest wzorem, jak organizować znakomite imprezy ogólnopolskie. Drodzy Państwo, za każdą imprezą stoją wielcy ludzie, wielcy pasjonaci, którzy stanowią jak gdyby motor każdego przedsięwzięcia. Takim wielkim motorem, wielkim pasjonatem, szanowanym szeroko w Polsce jest Waldemar Czarnota i chciałem mu za to serdecznie podziękować. Życzę, ażebyście tutaj w Olkuszu wykonali same dobre posunięcia, natomiast niech wygrają najlepsi. Wszystkiego dobrego. W imieniu Rady Miejskiej w Olkuszu serdecznie chciałem też powitać wszystkich i dziękuję organizatorom za zaproszenie. I uważam, że turniej szachowy, myślę, że jest otwarty i zapraszamy wszystkich do zawodów. I'm the sleeper.
Nagród 21. Gwiazdkowego Turnieju Szachowego Dzieci i Młodzieży pod patronatem burmistrza miasta i gminy Olkusz oraz Ośrodka Kultury w Olkuszu. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że chyba po raz pierwszy w historii udało nam się tak sprawnie, szybko i zgodnie z harmonogramem przeprowadzić dzisiejsze rozgrywki. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza miasta i gminy Olkusz, pana Romana Piaśnika. Szanowni Państwo, drodzy zawodnicy, nie przypadkiem szachy są królewską grą. Chętnie szachy grywali królowie. Choć z czasem coraz częściej ta dyscyplina się rozwijała. To jest jednak gra elitarna, nie dla wszystkich. Wymaga bowiem niebywałego intelektu i skupienia, co daje zawodnikom szachowym prestiż. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym gwiazdkowym turnieju. Gratuluję zwycięzcom. Witam Państwa bardzo serdecznie. Alior Bank po raz kolejny sponsoruje turniej szachowy w Olkuszu. Serdecznie gratuluję wszystkim i dziękuję. Do zobaczenia. Najmłodszym zawodnikiem był Zabrzeński Marcin. Zapraszamy go tutaj na środek. A najmłodszą zawodniczką była Kudelska Nadia. Także jeszcze poprosilibyśmy najmłodszą zawodniczkę z Olkusza. Jest to Pilch Alicja. Thank you.
szanowni państwo, jedyny zawodnik w naszym turnieju, który zdobył komplet punktów. 9 z 9, wszystkie partie wygrane. Gratulacje. Wszystkim państwu bardzo serdecznie w imieniu organizatorów dziękuję za uczestnictwo w 21. Gwiazdkowym Turnieju Szachowym Olkusz 2014 i zapraszamy za rok. Nasz 21. Gwiazdkowy Turniej odbył się w tak dla nas szczęśliwy sposób, ponieważ dwóch naszych zawodników zdobyło pierwsze miejsca, Bartek Turski i Kuba Jakubowicz. Dwóch zawodników zdobyło drugie miejsca, Mateusz Lis oraz Basia Goraj. Sporo z was zmieściło się w pierwszej dziesiątce, co jak najlepiej rokuje na przyszłość. I chciałbym wam powiedzieć, że gościmy dzisiaj bardzo ważnych gości. Ważnych nie tylko w tym mieście, ale dla naszego klubu. Pana burmistrza Kraśnika oraz panią dyrektor Sobańską Aliomanu. No, jestem niezmiernie wzruszony, że tak intelektualnie dobrze się prezentujecie, że zdobyliście tak zaszczytne puchary. Wszystkie wam się należą. Tutaj brawa, oklaski. Zapraszam w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o Alior Bank, to ja myślę, że z naszej strony również będzie w przyszłym roku w starcie. Także mam nadzieję, że się znowu spotkamy. Zero. Dziękuję. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim rodzicom UKS Czarny Koń Olkusz, którzy bardzo zaangażowali się w ten turniej i bez ich pomocy na pewno byłoby to trudne do przeprowadzenia tego turnieju na takim poziomie. Mamy nadzieję, że turniej wróci do tych ram, które miał wcześniej, to jest oczywiste. Ja przypomnę, że najbardziej dla nas obfitym roku mieliśmy tutaj 945 zawodników. Nie liczę trenerów, nie liczę opiekunów, bo była to liczba blisko 2000 osób. Chcę powiedzieć, że przez 20 lat do Olkusza przyjechało ponad 10 tysięcy zawodników, a łącznie ponad 20 tysięcy ludzi związanych tylko i wyłącznie z tym turniejem. Jest to, tak jak powiedział dzisiaj starosta Krzawowski, najlepsza promocja tego miasta, jeśli chodzi o możliwości sportowe, na mapie sportowej. Nie byłoby tego turnieju, gdyby nie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, pani Grażyna Praszelikowska. Tak jak to było wielokrotnie podkreślane, to wymaga ciężkiej, systematycznej pracy i udziału w treningach. Myślę, że my mamy, szanowni państwo, to szczęście, że mamy takich pasjonatów jak Waldemar Czarnota, Paweł Czarnota i Dorota Czarnota. Jak mało który klub w Polsce, mamy u siebie arcymistrza dzięki zaangażowaniu państwa Czarnoty, bo powinna też powiedzieć o pani Grażynie Czarnota i że te wygrane, to co się dzieje, a chyba się wzruszam, to nie była kwestia przypadku, szczęśliwego trafu, ale właśnie systematycznej, ciężkiej pracy. I wiem, że taka jest przed wami, jeżeli chcecie coś osiągnąć, a my po prostu będziemy z was dumni. Dziękuję. No, właśnie, razem, dobra, super. Nie.
Nie, nie, nie.